Jezus wybiera 12 apostołów, a święty Łukasz, opisując to wydarzenie, wymienia imiona każdego z nich. Ale celem tego fragmentu wcale nie jest tylko podanie informacji, jakby wypowiedzenie tylko imion 12 apostołów. Celem jest opis pierwszej wspólnoty, która gromadzi się przy Jezusie, która później zostaje nazwana kościołem. Co, czego dowiadujemy się o kościele z tego, z tego fragmentu, z tej z tej narracji św. Łukasza dowiadujemy się, że ten kościół jest zgromadzony wokół Jezusa. Jezus jest postacią absolutnie centralną i to on gromadzi wszystkich tych ludzi. Także dzisiaj powodem, na którego wszyscy tworzymy wspólnotę, jest Jezus Chrystus. Dalej dowiadujemy się, że ta wspólnota jest zgromadzona wokół apostołów, wokół ich nauki, wokół tych, którzy mają doświadczenie osobiste spotkania z Jezusem. Później dowiadujemy się również, że ta wspólnota głosi, ponieważ usłyszeliśmy o tym, że ci ludzie gromadzą się, by słuchać Jezusa. Więc Kościół jest również wezwany do tego, żeby głosić. Również każdy z nas jest wezwany do tego, żeby w odpowiedniej dla siebie formie głosić Ewangelię. I wreszcie jest to Kościół, który uzdrawia. Także dzisiaj Kościół uzdrawia. I uzdrawia również przez nas, posługując się naszym słowem, naszym gestem, każdym, najmniejszym gestem miłości.